Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą funkcji YouTube w filmie przyspieszyć obraz, czyli inaczej mówiąc przyspieszyć cały film. Mamy do wyboru 1 razy, czyli standardowa prędkość odtwarzania filmu, 2 razy, 4 razy i 8 razy, czyli dany film możemy po prostu przyspieszyć. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy edytować swój film w studiu twórców, w menadżerze filmu, wejść w filmy, ulepszenia, szybkie poprawki i tutaj mamy na dole po prawej stronie opcję przyspieszony obraz. Jeżeli przyspieszymy o daną wartość film, w tym momencie u góry możemy kliknąć zapisz i zapiszemy ten dany film. Ewentualnie możemy utworzyć drugi film, właśnie przyspieszony, zostawiając oryginalny, klikając u góry zapisz jako nowy film. Tutaj widzicie, jak wygląda efekt przyspieszenia, na przykład 8 razy od razu. Film się skrócił 8-krotnie i ewentualnie możemy sobie znowu przywrócić wartości taką, jak mieliśmy. Jak widzicie, wydłużył się 8-krotnie do wartości poprzedniej. Tak więc jak widzicie, sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Dajcie znać, czy używacie tej funkcji, czy też nie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji, łapa w górę i komentujcie. Cześć Wam!